Unia Oświęcim TV. Michał Fix, zaraz po zakończonym meczu z GKS-em Tychy poprosimy o opinię. No, myśmy grali bardzo dobry mecz, wyjątku tam 10 minut, 8 minut, których dostali jsme dvě bramky, ale já byl bardzo zadovolený s grom i vlastně s angažováním všech závodníků, bo dzisiaj se zagrali na Prabešici. Každý tam zostavil svojich 100% i já jsem zadovolený. No właśnie, wynik 2-0, potem Tyszanie wrócili do gry. Jakby podkręcili tempo? Tak, oczywiście. Każda bramka tej drużynie pomoże, jak psychicznie, tak człowiek nie czuje zmęczenia fizycznego, chce więcej, więcej, bo wie, że to jest bardzo blizu na 2-2. I myśmy tam zrobili takie, ja nie wiem, czy była kara, czy nie była kara, ale no, myślę, że jakbyśmy wytrzymali tu przewagę, byśmy zdobyli 3 punkty. Trzecia tercja należała do John'ego Mareya. Czy on był bohaterem tego meczu? A to ja bym nie powiedział, bo dobrze bronił, a tak samo na naszej stronie Clark bardzo dobrze bronił, ale mówię, cała drużyna, cała każda piątka, co była na lodzie, mu bardzo pomagała i Clark się polapał to, co miał. Czy Tyszanie dzisiaj was czymś zaskoczyli, czy już tak dobrze się znacie? Nie zaskoczyli, bo myśmy mieli jakby wideo i byliśmy przygotowani na nieco, grajemy i mówię, pierwszą minutę nam się darzyło wszystko. Dzisiaj byłeś sam na ławce bez trenera Zupancicza. Jak motywowałeś przy stracie dwóch bramek, przy wyniku 2-2 drużynę? A tam nie było trzeba motywować zawodniki, bo wszyscy zawsze chcą wygrać w domu jeszcze z Tychama. Tam nie było co, to już chłopacy wiedzieli, o co grają, że chcą wygrać i ja tylko powiedziałem swoje, tak jak zawsze. Wyszedłeś przed chwilą z szatni, Michał, jak atmosfera? A atmosfera, no, jest czuć, że zgubiliśmy 3 punkty, a mamy tylko jeden. Jeszcze miałem jedno pytanie tylko. Czy duża szkoda, że to ostatnie spotkanie tak naprawdę z kibicami, nie wiadomo kiedy znowu kibice będą mogli wrócić na trybuny. Dla was czy to też wpływa na was, czy też lepiej wam się gra przy pełnych trybunach? No tak, dla nas jest ważne, że w ogóle możemy grać, bo nie wiadomo jaka będzie sytuacja po weekendu. Co ja obserwuję, czeskie i słowackie tam wiadomości, to tam już drugi tydzień trenują, rozpuszczają lód. Takže my na razie můžeme být šťastliví, že můžeme trénovat i hrát meče. Ale očivěště, kibic k hokeji patří, to musí být, ale mluvě, dla nás vážné je, že můžeme hrát. Unia Oświęcim TV.